Siema, hejo, słuchajcie, niesamowite. Widz przyjechał ponad 100 km do nas. Patrzcie, czym? Super mąciakiem. Siema! Jak masz na imię? Szymon. Szymon! Z Turka przyjechałeś? Z Turku. Ile? To ponad 100 jest? 110. I tak na chybił trafił? Znaczy no, po filmach jak was oglądałem, to wiedziałem, gdzie tutaj trafić, nie? Ale nie wiedziałeś, czy będziemy w ogóle, nie? A my akurat przyjechaliśmy z składów. Ty, no fajna jamaszka. Ile to ma pojemności? 125. Na pojedynczym wydechu? Tak. Na pojedynczym. Takiej na kanale chyba nie mieliśmy, czy była? Ja nie widziałem. Ja też nie widziałem. Chyba nie było. Ale jakie sety masz, ty bomba? Który to rok jest? 2015. To jest WR-ka? Tak, WR-ka. No to też świeża. Wiesz co, chyba nie był Mikołaj czasami z Poznania? Nie przyjechali? Też 120 kilasów mieli. Ale to on Hondą chyba był. To była wtedy Honda. Wtedy we dwóch to przyjechali, nie? To mi się wydaje, że to chyba Honda była. Yamaha. Yamaha? Była też. Yamaha była, taka biała. No. Crashpady widzę. Na kolej latasz? Jeszcze się boję. Nie wiem, czy się da, chociaż filmiki widziałem, że ma tyle mocy, że tam... Da się! Da się. Ja dzisiaj latałem quadem na kole. Ile tam mogłem, to przejechałem, no. Ale nie, naprawdę ładna. Wydech to jest... Wydech to jest jakiś chiński akcesoryjny na tak, końcówkę, nie? Aha. Trochę w głowie szumi po setce, nie? Za głośno jest tu. Tak? No, bo żeby był oryginalny, to jeszcze by było jakoś, nie? Tylko żeby tak nie przyjął. Będziesz inwestował w niego? Coś tam może porobię. Nie? Na razie to jest wszystko to, co ten, oklejina oryginalna. A jak długo masz? Od listopada tamtego roku. Aha. A ile dałeś? 13,5, coś takiego. Są w cenie, co? No, są. Od kiedy na kategorii B można, nie? Tym jeździć, no to od razu poszły. Ceny poszły. A ile nowa taka kosztuje, wiesz? No nowych już nie produkują. Nie produkują? Do 16 produkowali. Aha. Ale myślę coś po 20 pewnie nawet. Ale lampa fajna. Błotnik też jest kozacki. Lagi fajne. No tylko jeden tutaj się toci, nie? Ten prawy. Tutaj trochę jest. A, to ci zrobią. No. Ale jakie tarcze ma, ty widziałeś, Tomek? Przednia tarcza jaka jest? Staje w miejscu. Staje w miejscu, dęba. No. Mogę przetestować? Pewnie. To już. Staje w miejscu. Fajna. Fajna, nie? Tomek, ty byś taką mógł mieć. Na B, Tomek. Nie, ja cztery koła. A nie chcesz zobaczyć, jak to się jedzie fajnie? Nie, bo ja się popsuję i... To ja próbuję. Nie wrócę. No, ja się popsuję, bo ja mam zdolności. Tomek zdolniacha. Szymon, taki kawał, żeś przyjechał. Ja nie mogę, nie? Szok. Długo jechałeś? No, z paru godzin. A jakbyś nas nie zastał, to co? To jest, i tak bym miał satysfakcję, że widzę wszystko, jak tu macie. Aha, tak aha. Jak na YouTube, nie? No, ale to fajnie widzisz, możesz takie, wiesz, slajdy porobić nawet tym. No. Zobaczę, przejadę się kawałek. Zobaczę, czy pójdzie na koło, dobra? Na dwójce. Ja wiem, że zima ci wstawiła. Ho! Ho! Dobra, test WR-ki 2015 rok. Szymona sprzęt z Turku przyjechał. Super mąciak, 100%. Fajne te sety, wiesz? Ktoś po prostu wiedział, tylko o, sprężynę musisz sobie założyć. O, tu też, nie masz sprężyn, wiesz? To powinno odbijać. Wiesz jaka sprężyna? Sprężynki to są takie, wiesz, tu ma uchwyt, takie krótkie. I tu zakładasz, bo to tak nie możesz mieć, wiesz? Musi wracać. Dobra, pierwsze odpalenie. Wysoka. Powiedz, a koła na enduro można założyć? Można, ale chyba tam mówili, że lagi też trzeba zmienić. Aha. Pewnie tarcze też inne. Panowie policji.
policjanci. Pech czy nie pech? Dzień dobry. No ciekawe, czy to na to pójdzie. Słabo. Ja nie umiem. Kurczę, słuchajcie, tak na trasę. Fajny. Ładna okleinka. To wydech głośny. Szybko setka jest. Akurat ja nie miałem, nie? Ale na pewno, bo nie chcę tutaj się rozpędzać, bo państwo policja przyjechali. Ja nie wiem do kogo nawet, po co. Ale jakie mocne hamulce, nie? Na tym szutrze, nie? Ja bym poleciał, nie? Ale przyjemny motocykl, ci powiem, nie? Tak na taką podróż fajnie, tylko ten wydech trochę głośny jest, nie? Akurat tam policja stoi, wiesz? Powiedziałem dzień dobry. Ale mieli przerwę, także nie reagowali. Powiem ci, z powrotem jechałem, tak miałem pod 70 i to ładnie, jeśli do setki, to to ładnie pójdzie, nie? Tylko nie chciałem się rozpędzać, bo oni tu stali, nie? No to nie będę... Nie, nie, słabo, wiesz? Może z jedynki, może ktoś, wiesz, jak będzie, może nie wiem, chudszy niż ja, bo ja ważę z 90 kg ponad. Chcesz zobaczyć? Nie, nie chcesz? Ile masz przejechane? 26, prawie 27 tysięcy. Ale fajny, przyjemny motocykl. Najważniejsze, że sprawny. Ale na koło nie da rady. A wiesz co, bo to jest 4-osów, nie? Jakby to był 2-osów albo 250, to już coś by można było. Ja miałem BT-125 i ona lepiej wyrywała, bo wiesz, bo jednak kostka się zahaczyło i tam na dwójce trochę poderwała, na jedynce więcej szła. Tu na jedynce też by ci poszło, nie? Tylko to trzeba już trenować, nie? Krzywdy nie zrobię. A i takim można krzywdy sobie robić, nie? No. Fajne. Mega. Niezmęczony. Jeszcze coś dostanę za niego, nie? Jak będę chciał sprzedać. No. Nie no, teraz wiesz, sprzęty tak poszły do góry, no. Gdzieś tam cała śmieszna. Masz tam chłopaków, żeby polatać na supermoto? Właśnie tak, nie szczególnie. Nie, a. Nie, i dlatego do nas przyleciałeś. Chodź, ci na żywo pokażę te nasze sprzęta. Dobra, lecimy, bo już obiad mamy. Dobra, nara. Nara, dzięki, bo spokojnko. No bo Klaudia będzie wyzywać, bo ziemniaki się robią. To uważaj, Tomek, bo tam policja stoi. Chyba pasy zapnij, pasy. Jak już tyle przyjechałeś, to patrz. Super. Weź sobie kalendarze. Dzięki. Tych plakatów to też ci dam, żebyś miał. Różne, różniste, nawet z zielkiem, patrz, w zielku rama pękła, wiesz? Wiedziałeś o tym? Nie. Pękła rama, koniec, po zielku, nie ma. Nie, ale ty zrobię. Nie, Filip chce sprzedać. Czekaj, cię zaopatrzę w plakaty, jak nam kogoś poznasz, jakiegoś kolegę.
to możesz dać. 6 starczy? No pewnie. Trzymaj. Tego sprzęta poznajesz? Tego, a jakiś... Hindusa? Linkę trzeba tutaj, Tomek zerwał. No chodź, ci pokażę dalej. A tu masz te wszystkie, o, czym jeździmy. Tu Beta, co na jednym kole lata. Raptor. Jest sprzęt. Dragster. Ten co 120 tak, leci, czy 130? 135 maksymalnie leciałem. To są dwa najciekawsze. A tu Tomka cebula, o, patrz. Nie jeździliśmy po błocie, a on ma ubłocony, patrz. Nie wiem, jak on to robi, naprawdę. Nie umył go od ostatniego razu. No, no i Beta, to jest fajna, fajna na koło, nie? Że jak w przyszłości będziesz kiedyś miał okazję, to będziesz wymieniał, zrobisz prawo jazdy na A, no to wtedy taką 350 i wtedy ci łatwo pójdzie na kole, albo 250 przy terosowie. I tak na takich kołach też możesz jeździć po asfalcie. No, zjedziesz je na takie sliki i będziesz miał jak supermoto. I będzie łatwiej, naprawdę. Na mokrym, na czym chcesz, możesz jeździć tym. A znowu na tych, to co ty masz, nie? No to, no to wiadomo, no to na mokrym, na zimnym to się nie klei, nie? A opona endurowa zawsze. Bo one są miękkie bardzo, wiesz, i ma kostkę. Ja nawet tam, wiesz, to jak były chłodne dni, to nawet po mokrym, po deszczu, deszcz lał, a ja na koło i śmigałem. Tylko kwestia tego, wiesz, żeby wyrwać, żeby za dużo gazu, żeby nie zamieliło kołem, tylko żeby od razu poszedł do góry, nie? Po prostu strzela się, nie? Ze sprzęgła. Jak no, ze sprzęgła i kompresja i wiesz, jeszcze ciałem go buch. Żeby po prostu jak najmniej gazu było, a żeby on do pionu poszedł, nie? Taka krótka lekcja. Ale co, normalnie patrzę na niektórych filmach rejestracja była tutaj, nie? No ma. Że on jest jakby ma homologację. Ma, tak, tak. Ma, tak. Tak. Nie, ma. Wszystko też, ma. Też ma, tylko zdjęte są po prostu. No, tablica zdjęta. Super, bo i w teren można na ulicy wszędzie. No jak wjadę w teren, to ściągam tablicę, nie? Bo ją pognę, pogubię i dopiero będzie jakaś pierwsza gleba i już pokrzywione to wszystko jest. Ale twoja fajna, taki miejski szatan, nie? To mówisz, nie masz z kim jeździć. No, nie złożyło się tak. A. No to trzeba, kurczę, tam namawiać poprzez filmy, żeby w Turku się ujawnili. Nie, na pewno są gdzieś, kurczę, tylko... No. Chociaż teraz powinni jeździć, nie? W lato. A może niezmotoryzowany Turek jest? Nie, no parę sprzętów tam widziałem, tylko ja też rzadko w sumie jeżdżę. Aha, aha. Dorwiesz ich. No dobra, Szymon. To czym się jeszcze ogram twój ten, twój sprzęt? Nie, przyjemny, bardzo przyjemny. Wiesz, tak jak u ciebie na miasto, nie, no to fajny wydeszek jest, fajnie to chodzi. Ale na trasę to już trochę gorzej. Dobra. Palimy dziada. Mówisz tak jak ja widzę. Palimy dziada. Nara, Szymon. Nara. Trzymaj się, dzięki. Poszedł. Nara, hejos, trzymajcie się.
większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.